BMW Concept Skytop został zaprezentowany nad jeziorem Como jako koncept, ale tak bardzo się spodobał, że BMW postanowiło wprowadzić to auto do produkcji małoseryjnej. Powstanie 50 egzemplarzy tego auta, a ja Was zapraszam do obejrzenia tego odcinka, żeby dowiedzieć się więcej o tym wyjątkowym modelu. Na pewno widzicie już nawiązanie chociażby do BMW Z8, bo trochę podobieństw tutaj jest. Oczywiście mamy tutaj te wszystkie charakterystyczne elementy dla BMW, czyli taki rekini, no zobaczcie jak on jest agresywny. Mamy też podwójne światła i to są światła najcięższe w historii BMW. Po prostu wyglądają kapitalnie, tak samo jak ta nerka właśnie w kształcie tego rekiniego nosa, ostrego, agresywnego, to szczególnie widać teraz, kiedy patrzymy z boku. Ta nerka jest też podświetlana, czyli tych trochę nowości ze współczesnych czasów zostało przeniesionych tutaj do tego klasycznego wyglądu tego samochodu. Felgi specjalnie dla tego samochodu wyglądają rewelacyjnie. Chciałbym, żeby były też w innych samochodach. Linia, niesamowita linia tego samochodu. On nam przypomina trochę łódź i ta linia, na przykład, którą mamy na masce, ona się ciągnie przez całe auto i dalej ją widzimy też z tyłu, więc to auto, ten Roadster, czy też właściwie Targa, wygląda rewelacyjnie. Mamy tutaj dach miękki, on jest zdejmowany i chowa się nam bardzo ładnie pod podłogą bagażnika i wtedy mamy, tak jak teraz, auto, którym możemy przy ładnej, słonecznej pogodzie się poruszać i czerpać przyjemność z jazdy tym autem, które pod maską ma silnik 4.4 V8, czyli auto, którym będziemy szybko i bardzo przyjemnie podróżować. Co ważne, mamy też tutaj bardzo ładny tył, który się fajnie komponuje z tym przodem auta. Też, jak widzicie, bardzo cienkie światła wykonane w technologii LED, owalne końcówki rur wydechowych i dosyć, tak można powiedzieć, minimalistycznie. Nie ma wielu oznaczeń modelowych, jest tylko to, co być powinno i ten samochód wygląda, musicie przyznać, jak prawdziwe arcydzieło sztuki. Jeszcze jeden detal, o którym Wam muszę powiedzieć, jak widzicie, nie ma tutaj klamek. Mamy specjalne skrzydełka, dzięki którym otwieramy drzwi do tego wyjątkowego samochodu. Wnętrze przypomina nam wnętrze BMW serii 8, ale jest wykonane w całości, praktycznie w całości ze skóry, takiej brązowej skóry i jest tam taka niesamowitość, dbałość o detale, o te perforacje, o te przeszycia i ta skóra, która jest wszędzie, plus ten kryształ, który się mieni kolorami tęczy, też dodaje takich dodatkowych smaczków, że to wygląda po prostu, moim zdaniem, rewelacyjnie i chciałoby się wsiąść do tego auta i się nim przejechać. Ja Wam muszę dodać, że ta produkcja małoseryjna oznacza, że powstanie 50 takich samochodów. Na produkcję każdego z nich trzeba będzie poświęcić około 200 godzin. Jest to produkcja ręczna. Będą powstawały tylko dwa samochody przez tydzień i każdy z nich będzie kosztował około 500 tysięcy euro. Dajcie znać, czy kupujecie. I pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał, żeby nie przegapić żadnego materiału z Bavaria Motors TV. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.